Cześć gwiazdeczki, hej, witajcie na kanale Red Hat. Witam was jak zawsze bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam was na film z rozdaniem świątecznym. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o nim i jeżeli chcecie przede wszystkim wziąć w nim udział, to zapraszam was do oglądania dalej tegoż właśnie filmu, który zaczęliście oglądać. Zdaj sobie sprawę, że do świąt została jeszcze masa czasu, natomiast nagrywam ten film wcześniej i mam nadzieję, że też ukaże się wcześniej na moim kanale, ponieważ chcę mieć pewność, chcę mieć spokój ducha i pewność, że prezent, który przygotowałam dla jednego z was, dotrze przed świętami. Dlatego w tym momencie właśnie oglądacie ten film, a rozdanie jest nie byle jakie, a raczej prezent, który przygotowałam w tym rozdaniu jest nie byle jaki, ponieważ mam dla was produkty wykonane z czystego jedwabiu o wartości 500 zł. Wiem, że nie powinnam mówić o wartości prezentu, o tym się nie mówi. To jest brak klasy, brak taktu, brak ogłady i wszystkiego, co pozytywne, brak. Natomiast chcę, abyście wiedzieli, że to, co przygotowałam dla was, to nie byle co, to nie jest byle jaki podarek, byle jakie, wiecie, coś, co się wrzuca do rozdania i tyle i macie. Naprawdę chciałam, żebyście dostali, a raczej jeden z was, aby dostał naprawdę ktoś fantastyczny prezent od Red Hat i aby się z niego naprawdę faktycznie cieszył. Także produkty z czystego jedwabiu, bardzo drogie, wylądują wkrótce u jednego z was. Wystarczy, żebyście mieli udział w tym rozdaniu. A jeżeli chodzi o te produkty, całkiem niedawno temu skontaktowała się ze mną firma Silk Silky z propozycją współpracy. Pomyślałam, że to jest fantastyczny moment i fantastyczny pomysł, aby zamówić kilka produktów właśnie dla jednego z was, dla jednego z moich widzów, właśnie w formie prezentu na święta. Wydaje mi się, że produkty wykonane z czystego jedwabiu są fantastyczną opcją na prezent dla kogoś. No bo jedwab, jeżeli jeszcze nie wiecie, to powiem, jest fantastycznym włóknem. Wow, odkryłam właśnie Amerykę. Jest to włókno naturalne, jest to włókno, które spowalnia procesy starzenia się skóry, dodatkowo jest przeciwalergiczne, jest antyalergiczne, przeciwalergiczne, jest antyalergiczne, nie uczula, więc to jest naprawdę coś, dodatkowo jest bardzo drogie. Dobra, już nie będę sobie robiła żartów, ale tak, no, jest drogie, bo jest dobre, jest świetne i w ogóle. Także nie będę dłużej się rozgadywać, po prostu otwieramy, bo sama jestem ciekawa, jak te produkty będą wyglądać i szczerze już nawet nie pamiętam, co dokładnie zamówiłam. Także sprawdźmy. Wow, jak to jest wszystko pięknie zapakowane. Tak całkiem do rzeczy, słuchajcie, rzeczy spakowane do rzeczy. Tak, jeżeli chodzi o linki do tych rzeczy, znajdziecie je w opisie mojego filmu. Znajdziecie też w opisie kod zniżkowy, kod rabatowy dla was. Jeżeli chcecie na przykład zrobić prezent mężowi, chłopakowi, ojcu i tak dalej, partnerowi, to możecie na przykład zamówić dla niego piżamę jedwabną, co jest dużym kosztem, ale z rabatem redheadowym będzie nieco mniej kosztować, także wydaje mi się, że to jest fajny pomysł na prezent dla faceta, bo ja zawsze mam z tym problem. Nigdy nie wiem, co kupić tacie, co kupić mężowi. Po prostu nie wiem. Nigdy. Myślę, że piżama wykonana z jedwabiu jest naprawdę super sprawą. Także macie kod zniżkowy Redhead 10 na 10%. Myślę, że to jest spoko opcja. No i tak, znajdziecie też w opisie filmu link do strony internetowej, do tych produktów już powiedziałam i oczywiście kod zniżkowy też tam napiszę, żebyście pamiętali, że on jest, jak on brzmi i w ogóle. Także mam tutaj jakieś karteczki z przesłaniami o tym, że jedwab jest dobry. Wow. I tak, pierwsze co, to jest gumka z jedwabiu. Wiem, że to nie jest jakiś super szał. Wow, gumka z jedwabiu, serio. Ja te wszystkie rzeczy muszę rozpakować i wam pokazać. Co więcej, jedną z tych rzeczy będę musiała przymierzyć, no bo takie też mam zalecenie od firmy, ale mam nadzieję, że was to nie mierzi w żaden sposób, bo jestem czysta i przymierzę tylko raz i tyle. No wiecie, no tak jak ciuchy w sieciówkach też się czasem kupuje coś przymierzanego. Mam nadzieję, że nie macie z tym problemu. Także gumka z jedwabiu. No gumka jak gumka, nie będę wam tutaj nic więcej mówiła. Ważne, że jest z jedwabiu, czyli nie będzie niszczyła naszych włosów. Wow, naprawdę spoko.
wybrałam kolor szampański, bo jakoś tak mnie urzeka ten kolor przy produktach wykonanych z jedwabiu. Jakoś tak to wygląda pięknie po prostu. Także gumka. Dodatkowo macie ode mnie, a raczej ode mnie i od firmy Silk Silky, macie maskę na oczy do spania. Nie wiem jak wam, ale mi takie... Wow, ale dosyć taka szeroka i duża. Nie wiem jak wam, ale mi takie maski się bardzo sprawdzają, zwłaszcza jak jestem jakaś taka bardzo zmęczona. Teraz jeszcze pół biedy, bo długo jest noc, długo jest ciemno, ale latem szybko robi się jasno. Jeszcze mam przy oknach swoich taką dosyć... mocną latarnię, a raczej latarnię, która daje dosyć mocne, intensywne światło. Często mnie to budziło. Takie maski są po prostu bardzo wygodne i komfortowe. Wow, fajnie, słuchajcie, ma regulowaną długość tego paska, obwodu, ma regulowany obwód po prostu, więc możecie sobie wyregulować. Wow, fantastyczna. Wybrałam ją w kolorze czarnym, bo pomyślałam, że czarny będzie taki mniej brudzący, nie wiem. No różnie to bywa, wiecie o co chodzi. Czasem można się upaprać jakimś kremem czy coś, no w sumie krem będzie widać na czarnym. Ale nie wiem, no wybrałam czarny, bo pomyślałam, że będzie ładnie wyglądać tak z klasą i w ogóle tak czat. Także taka czarna maska, piękna. Wszystko to pięknie potem wam spakuję, żebyście dostali też ładnie to zapakowane, tak jak ja dostałam. Mam nadzieję, że to tak spakuje pięknie. Jedyny minus widzę, że te woreczki, kurczę, no w sumie mogliby jakoś to, jakąś tekturkę, jakieś takie papierowe opakowania schować, a tutaj mamy te woreczki, takie wiecie, no. Z drugiej strony ja takie worki zawsze wykorzystuję na jakieś inne rzeczy, nigdy ich nie wyrzucam. Wow, o matko. Jakie to jest lejące, jakie to jest piękne, matko, widzicie? To jest reakcja osoby, która chyba pierwszy raz w życiu widzi jedwab, czysty jedwab na oczy. No, bo ja jestem taką osobą, co jej się zawsze podoba wszystko, co sztuczne. Jestem królową poliestru, wiem, że to jest złe, wiem, że to jest złe dla skóry, dla zdrowia, wiem. Ale taka już jestem, wow, wow, to jest po prostu, słuchajcie, jak jakiś materiał z jakiegoś płynu, nie wiem, to jest takie lejące, to jest takie piękne. O matko, można to miziać. W każdym razie, matko, co ja robię w ogóle? Zahipnotyzowałam się, wybaczcie. To jest poszewka na poduszkę w kolorze szampańskim też. Jest niewyprasowana troszeczkę. Rzecz, którą będę musiała przymierzyć na siebie, którą przymierzę na siebie, wyprasuję, żeby ładnie wyglądała. Wow, jakie to jest piękne. Jedna poszewka na poduszkę i chyba macie też drugą poszewkę na poduszkę, więc macie dwie poszewki na poduszkę w takim samym kolorze, żeby do siebie pasowały. Jeszcze się upewnię, czy to jest poszewka na poduszkę. Tak. Jakie to jest piękne. Zapinane na zamek błyskawiczny. Także nie ma obaw, że ta poduszka wam wypłynie z poszewki. Nie lubię bardzo, a większość poszewek na poduszki tak ma, że nie ma zamka błyskawicznego, tylko po prostu ma taką zakładkę i czasem te poduszki się tak, no tak niestetycznie wyglądają, tak wyłażą z tego. Także wow. Chciałabym dotknąć do twarzy, ale mam makijaż, nie będę wam tego brudziła. Ale to jest, o, to jest tak miłe, słuchajcie. O matko, zaczynam żałować. Zaczynam żałować, że wam to oddaję. Nie, serio, nie będę burakiem, nie będę mówiła takich głupich żartów, bo to oczywiście żart. Nie żałuję, że wam cokolwiek daję i że dla was coś przygotowałam, absolutnie. Także dwie poduszki, dwie poszewki na poduszkę, tak po prostu mnie to... Jakie to miłe, słuchajcie, miłe takie, ojeju. No i ostatnia rzecz. Coś specjalnie dla pań. I z tym miałam duży problem, bo niestety nie było rozmiaru one size. Nie chciałam nikogo faworyzować, o ile można to tak nazwać. Wybrałam rozmiar M, który był rozmiarem takim pośrodku. Dostępne rozmiary koszulek nocnych, bo to jest koszulka nocna, już się wygadałam, były w rozmiarach S, M, L. Takie były koszulki nocne, takie były rozmiary, taka była rozmiarówka. Więc wybrałam coś pośrodku. Ja zazwyczaj noszę rozmiar M na co dzień. Pomyślałam, że osoby, które noszą rozmiar S, będą po prostu taką koszulkę miały nieco luźniejszą. Jeżeli osoba, która nosi rozmiar S, wygra to rozdanie, będzie miała po prostu taką luźniejszą, jedwabną koszulkę nocną, a osoba, która nosi rozmiar M, będzie miała chyba idealną na siebie, a osoba nosząca L, no, będzie miała nieco obciślejszą, a jeżeli będzie dla niej to niewygodne, bo będzie jednak za mała, no to po prostu będzie miała dla kogoś prezent o wartości 300 zł.
Dobra, ostatni raz powiedziałam o tej cenie, wybaczcie. Ale nie mogłam się oprzeć, wybrałam najdroższą koszulkę i przebierałam w środkach. Trudno. To miał być prezent dla was, więc pomyślałam, wybiorę to, co najdroższe, bo jesteście dla mnie najdroższymi widzami. A co? Także koszulka kosztowała 300 zł. Jest czarna. Pomyślałam, że czarny jest uniwersalny i jak widzicie jest troszeczkę wygnieciona na zdjęciach, także zaraz ją wyprasuję, jak ją przymierzę. Ale jest też fantastyczna. No czarna. Ona ma na górze koronkę. Wszystko zobaczycie na mnie, dlatego muszę ją przymierzyć, żebyście zobaczyli, bo czarny ciuch, no nie widać za bardzo, jak on wygląda, tak jak tak pokazuje. Także ona na górze ma obszycie dekoltu koronkowe i z tego co pamiętam, po bokach ma takie fajne, dosyć długie rozcięcia. Także jest zarazem wygodna, bo ma krótki rękaw, nie odsłania też zbyt dużo, można w niej spać na co dzień, ale jest też przy tym taka sexy, że śpicie, czujecie się super kobieco i tak drogo się czujecie. Dobra, skończ. Także tak, no jaram się, że te produkty są tak świetnej jakości, że są po prostu piękne, są po prostu cudowne, no nie mogę się na to napatrzeć i mega się jaram, że ktoś z was otrzyma właśnie takie produkty. Także wskakuję w tę koszulkę i wam ją pokazuję, jak ona wygląda na sylwetce. Za oknem zrobiło się tak ciemno, że ja wymiękam. Po prostu ja wymiękam. Jak ja nienawidzę jesieni i zimę, to jest głowa mała. Wiem, że teraz jest rozdanie świąteczne i wprowadzam mało świąteczny, optymistyczny, magiczny klimat, ale naprawdę nienawidzę tych dwóch pór roku najbardziej na świecie. To mnie po prostu dobija. Godzina 14, a jest u mnie ciemno. Strzeluga jest ciemno. Moja lampka nie wyrabia, biedna jedna, więc no muszę dokupić po prostu drugą, bo to nie ma sensu. Wybaczcie, jeżeli aparat nie łapie ostrości. Zrobiło się tak ciemno, że po prostu ręce mi opadają. Więc psychicznie jestem zdołowana i czuję się źle, i czuję się stłamszona i w ogóle boję się, że ten film po prostu nie pojawi się na kanale, bo jest tak ciemno i ja jestem perfekcjonistką i nie lubię, jak po prostu jest coś niewyraźnie za długo i mnie to po prostu dobija. Ale z drugiej strony fizycznie czuję się nieziemsko. Słuchajcie, czuję się tak świetnie w tej koszulce, że to jest głowa mała. Ktoś, kto miał na sobie coś z jedwabiu, w 100% z jedwabiu, może znać to uczucie, może wiedzieć, o czym ja mówię. Słuchajcie, to jest po prostu coś nie do opisania to jest. Po prostu to jest coś nie do opisania. Mam na sobie rozmiar M, tak jak wam mówiłam. Zamówiłam rozmiar M i jest naprawdę tutaj luz, jest luz, tylko się elektryzuje troszeczkę, ale jest tutaj sporo luzu, więc bardzo się cieszę, że wybrałam ten rozmiar, bo wydaje mi się, że on będzie naprawdę bardzo uniwersalny dla większości z was, więc po prostu będzie większa szansa, że traficie z tym rozmiarem, bo na S może być ona luźniejsza, zresztą dla mnie, na osobie, która zazwyczaj nosi M, ta koszulka też jest luźna. Myślałam, że ona będzie taka, wiecie, sexy, opinająca, taka okalająca. Ona jest naprawdę luźne. Ja tutaj mam luz, na pewno bym jeszcze coś tutaj zmieściła. Trochę ciałka. Także myślę, że na osoby noszące L, mniejsze L też będzie dobra, a jeżeli będzie niedobra, no to dacie komuś w prezencie, jak wygracie, albo nie wiem co, albo sprzedacie. Chociaż bym tego nie chciała, ale wygrany decyduje, co robię z wygraną. Także krótki rękaw, co jest bardzo komfortowe. Rękaw jest naprawdę obszerne, więc pomieści też tutaj. No, po prostu jest mega wygodna. Ja już się mam ochotę w niej położyć, nie mam ochoty jej zdejmować. Jestem zła. Po prostu jestem zła, że muszę ją zdjąć i że to nie jest moja rzecz. I źle zapamiętałam, bo ona z jednej strony jest zabudowana, a tylko z jednej strony ma takie dosyć głębokie rozcięcie. O, widzicie? Także to też jest super i nie martwcie się, mam na sobie bieliznę, nie bójcie się. Ja wiem, że to niestety nie jest moja rzecz i że to idzie do kogoś innego, także dbam o to naprawdę z całych sił i całym sercem, dbam o to bardziej niż o swoje, wierzcie mi. Także no fantastyczna i tutaj jak widzicie na koronkę, może się przybliżę. Teraz pewnie nie było ostrości, albo nadal nie ma ostrości. Także taki ma dekolt, taką ma koronkę piękną. No fantastyczna jest ta koszulka. Zaczynam się zastanawiać, czy sama jej sobie nie zamówię na mój kot Zniżkowy. Tak, to ma ogromny sens. Dostałam coś za darmo, ale wolę to oddać wam. A sama wolę sobie zamówić koszulkę za 300 zł. Minus 30 zł? Tak, tak. Bo 10% z 300 to będzie 30. No.
Nie komentujmy tego, ale no z jednej strony to jest chyba miłe i urocze, także zazdroszczę każdemu, kto tę koszulkę będzie miał. Raz jeszcze chyba to powtórzę, chyba że jeszcze tego nie mówiłam, ale wydaje mi się, że już to mówiłam, albo w mojej głowie po prostu miałam te myśli, że zazdroszczę, ojej, co ja zrobiłam. Nie, nie żałuję. Cieszę się, że ktoś z Was ją zgarnie, także tak. Także to wszystkie prezenty, jakie dla Was mam w tym rozdaniu. A co trzeba zrobić, aby w tym rozdaniu wziąć udział? Po pierwsze, musicie być subskrybentami kanału Red Hat. Także musicie zasubskrybować mój kanał. Po prostu. Po drugie, musicie skomentować ten film. Ten właśnie film, który teraz oglądacie, ponieważ losowanie odbędzie się drogą internetową. Link do tego filmu wprowadzę po prostu na stronie internetowej do losowania i ona wylosuje dany komentarz, ta strona wylosuje zwycięzcę. Po trzecie, nic więcej już nie musicie robić, po prostu takie informacje dodatkowe to to, że nie wysyłam paczek poza granicę naszego kraju pięknego Polski. To była ironia. Coraz gorzej jest w naszym kraju, ale no nie wysyłam paczek, także jeżeli chcecie wyjechać i uciec z Polski, to poczekajcie do tego losowania, bo może będziecie zwycięzcami, wyślę wam paczkę, a potem uciekajcie, najlepiej uciekajcie. O czym ja mówię? Po czwarte, koszt wysyłki pokrywam ja, więc wy nie musicie się o nic martwić, tylko po prostu czekacie, aż paczka do was dojdzie. Rozdanie trwa od dzisiaj, przez 2 tygodnie. Postaram się ten film wstawić 1 grudnia, mam nadzieję, że się uda, więc będzie trwało do 14 grudnia, do godziny 23:59. A jeżeli mi się nie uda dzisiaj go wstawić, to wstawię go jutro, więc rozdanie wtedy będzie trwało od 2 do 15. Ale mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda to zrobić. Także tak. No i co jest bardzo ważne, bo przy wcześniejszych rozdaniach bardzo często był z tym problem, można dać jeden komentarz z jednego konta. Także jeżeli chcecie mieć większe szanse na wygraną, po prostu musicie też pisać komentarze z innych, z różnych kont. I chyba to, co najważniejsze Wam powiedziałam, regulamin całego rozdania znajdziecie też jeszcze w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że się cieszycie, ja się naprawdę cieszę tym rozdaniem, a przede wszystkim tym prezentem, który mam dla jednej z Was, dla jednego z Was, dla jednego z widzów. Naprawdę jaram się, że to jest tak fantastyczna rzecz, że to są tak fantastyczne rzeczy na dobrą sprawę, bo jest tego sporo. I mam nadzieję, że Wy też się cieszycie i że widzicie też, że ja zawsze o Was pamiętam, zawsze Was doceniam i cieszę się, że ze mną jesteście, że mnie wspieracie, że oglądacie moje filmy, że je komentujecie. W taki właśnie sposób chcę Wam podziękować za to, że jesteście. Zresztą ja bardzo często o Was myślę, jeżeli mam jakąś współpracę, to niejednokrotnie zdarzyło się tak, że też coś z tej współpracy mieliście, jakieś korzyści. Także dzisiaj macie po prostu korzyść stuprocentową. Ja z tej współpracy nic nie mam, a Wy macie rozdanie, ekscytację, zabawę, a ktoś z Was zwycięży i wygra takie fantastyczne prezenty. Także tak. Powodzenia. Trzymam za wszystkich kciuki. Do zobaczenia w następnym filmie. Tak. Buziaczki. Pa, pa.